Moim i Państwa gościem jest Artur Papierski, muzyk, tekściarz, wokalista i tak mogłabym długo wymieniać. Cześć. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Arturze, spotykamy się w Kafe Muzeum w Cieszynie nieprzypadkowo, bo już za niedługo właśnie tutaj Cię zobaczymy i usłyszymy, czyli koncert. Tak, dokładnie 14 grudnia o godzinie 18 tutaj w Kafe Muzeum będzie koncert. Artur Papierski i goście. Artur Papierski i przyjaciele tak naprawdę, bo zaprosiłem kilku przyjaciół do zagrania koncertu, który będzie się nazywał Lennonów Trzech. Skąd taka nazwa Lennonów Trzech? Zapewne możecie się zdziwić. Chodzi o to, że mam taką teorię, że w Polsce było trzech artystów, których bardzo często porównywali do, mówili o nich polscy Lennonowie. Byli to Krzysztof Klęczon, Bogdan Łuśkiewicz z Chłopców Placu Broni oraz Mirosław Bryguła z Uniwersu. I oni jakby usposobiali cechy Johna Lennona troszeczkę w swoich piosenkach, troszeczkę w swoim stylu bycia i ich właśnie piosenki będziemy sobie odświeżać w ramach koncertu Lennonów Trzech. I do tego finałową piosenką będzie właśnie moja piosenka Lennonów Trzech, którą napisałem o tych trzech wspaniałych, już nieżyjących niestety artystach. I ona będzie jakby zwieńczeniem i pretekstem do takiego właśnie koncertu. No to koncert 14, ale no ty nie próżnujesz. Końcówka roku u ciebie jest bardzo taka aktywna i sporo się dzieje. Przed tobą jeszcze koncerty, na pewno 17. Tak, 17 koncert na rynku w Cieszynie, koncert organizowany przez Dom Narodowy z kolei i tutaj jest koncert Cieszyn śpiewa piosenki świąteczne, czyli również poddajemy się klimatowi świąt, magii świąt i również taki koncert znajdzie się na rozpisce, czyli 17 grudnia na rynku w Cieszynie. No właśnie, bo już jest taka atmosfera świąteczna, ale ty tutaj tak bardziej taka koszulka w innym klimacie, mniej świątecznym. Opowiedz nam coś o tym, bo wiem, że to za tym coś się kryje. Tak, to jest koszulka z filmu Powrót do przyszłości. Natomiast mnie bardziej skierowało w kierunku przeszłości, bowiem udało mi się zarejestrować dwie piosenki z czasów swojej klasy maturalnej. To jest bardzo odległy rok, może nie będę mówił który, po prostu bardzo odległe czasy. I wówczas pisałem już piosenki, ale grałem w zespołach. I w zespole bardzo takim mocnym rockowym, blues rockowym, zespół nazywał się Abbey Road. I udało mi się namówić dwóch członków z tego zespołu, którzy jeszcze aktywnie grają. To jest Kmieta, który jest basistą grupy Lux Torpeda oraz Paweł Świcol-Świca. To jest perkusista, który grał m.in. z grupą Lombard. I oni zgodzili się ze mną nagrać piosenkę naszą, taką, którą wówczas graliśmy. I to jest piosenka w pół do pierwszej. Ta piosenka już ukazała się, ona jest w sieci. Była pretekstem do spotkania, które odbyliśmy w rodzinnym moim mieście, bo ja pochodzę z Krotoszyna i tam spotkaliśmy się zarówno wszyscy członkowie zespołu, bo tam były różne składy, ale również z naszego osiedla, bo mieszkałem w Krotoszynie na osiedlu, takim, taka osiedlowa brać, już takich panów, troszeczkę starsza młodzież, spotkanie i to był też pretekst do tego, żeby powspominać dawne czasy, a piosenka okraszona jest też właśnie takim klipem związanym z tym całym środowiskiem naszym i ten klip już jest dostępny na moim kanale YouTube'owym. Bardzo gorąco zachęcam na mocne blues rockowe granie. To jest ta pierwsza piosenka. Z tego samego roku pochodzi też druga piosenka, na którą już kończę. Tam w zasadzie jest tylko do zrobienia parę drobnych rzeczy, plus ewentualnie klip. On jest jakby najważniejszy, bo nie masz klipu, to nie ma po co w ogóle pokazywać się. I to jest piosenka na wskroś inna od tej blues rockowej, ponieważ kiedyś w późnych latach 80. podziały muzyczne były takie, że albo byłeś heavy metalowcem, albo bluesmanem, albo rastamanem. A ja już tam zaglądałem na różne inne gatunki muzyczne i napisałem taką piosenkę trochę alternatywną, to lekko punkową, a ponieważ nie mogłem jej zagrać w swoim własnym zespole, bo myśmy grali blues rocka, to sprezentowałem ją koledze, który miał taki zespół i on z tego zrobił nawet spory przebojik w tym Krotoszynie naszym, a ja po latach postanowiłem tą piosenkę odświeżyć dla potrzeb właśnie po prostu takiej pamiątki, żeby mieć pamiątkę, że też taką piosenkę kiedyś mogłem napisać. Bardzo ciekawa. Ta piosenka z kolei ukaże się na pewno do końca roku, bo taki mam plan, więc mam nadzieję, że również ją będziecie mogli wysłuchać. No, czyli tak jak mówiłam, bardzo aktywnie. Jak to jest wracać właśnie do takich piosenek z przeszłości? To jest bardzo ciekawa rzecz. Ja zauważyłem taką tendencję u wszystkich artystów, u wielkich muzyków tego świata. Oni także w pewnym wieku wracają do tak zwanych korzeni, to się tak nazywa, i wracają do tego, od czego zaczynali. I ja też mówię,
Kurczę, no nie mam się czego powstydzić. Graliśmy bardzo fajną muzykę, taką troszeczkę dziką, młodzieńczą, może jeszcze taką nie bardzo profesjonalnie określoną. Natomiast teraz mogłem temu nadać taki sznyt, powiedzmy zawodowy, bo zrealizowałem ją oczywiście w studio u Arka Wiecha, to zawsze jego czujna ręka. Zresztą on też robił gitary, bo gitarzyści z zespołu Abbey Road już niestety nie są aktywni, oni tam mają swoje już inne zajęcia, a Arek też wychowywał się na ciężkiej muzyce rockowej, więc bez problemu zaadaptował się mi w tej piosence. I takie powroty właśnie są bardzo sentymentalnie nastrajają do tego, żeby wspominać tamte dawne czasy. A jak właśnie twoi znajomi zareagowali? No muszę jeszcze ten temat pociągnąć, właśnie bo na taki twój pomysł, żeby wrócić do tego, do tych korzeni. No i był właśnie bardzo, bardzo ciekawy, bo z niektórymi z nich, których tam się spotkaliśmy w tym Kotoszynie, nie widziałem się właśnie od czasu wyjazdu tutaj do Cieszyna, a te sporadyczne moje wizyty w rodzinnym mieście, no to po prostu nie zawsze idzie się wszystkimi spotkać, więc to był naprawdę pretekst do spotkania wielu ludzi z tamtych czasów, którzy bardzo się ucieszyli, że takie spotkanie w ogóle było. Piosenka oczywiście była pretekstem do tego, bo mogliśmy troszeczkę filmików ponakręcać, żeby można było potem w klipie też umieścić i bardzo byli zadowoleni z tego, zresztą opinie o tej piosence potem, które dostawałem od nich, no, napawały mnie tylko radością i słusznością tego, że do niej wróciłem, do tej piosenki. Czyli też jak najbardziej podchwycili ten twój pomysł i się im spodobał, ale jest jeszcze jedna ważna piosenka, o której pewnie nam zaraz opowiesz. Tak, no tak się złożyło, że akurat końcówką roku tych piosenek mi się nawarstwiło i czasami jak jedną zaczynasz we wrześniu czy w sierpniu, to ona się przeciąga i potem kumulacja następuje w grudniu i ta bardzo ważna piosenka, to jest piosenka nieznana kompletnie, piosenka Krzysztofa Klęczona. To jest utwór, który został znaleziony wraz z innymi pięcioma na strychu u Janusza Kondratowicza. Janusz Kondratowicz to jest tekściarz, taki jakby nadworny Krzysztofa Klęczona. I kiedyś właściciel wytwórni Chameleon Records poszedł do Janusza Kondratowicza i Janusz Kondratowicz mówi: słuchaj, na strychu mam dużo tekstów takich, które gdzieś tam leżą, co znajdziesz twoje? No i on tam właśnie wszedł na ten strych i znalazł taśmy, na których były melodie Krzysztofa Klęczona, które on sobie grał na gitarze i te melodie postanowił wydać u siebie w wytwórni, ten właściciel, i ukazała się kolekcja największych przebojów Krzysztofa Klęczona, plus bonus właśnie 5 demówek tych piosenek nieznanych, niepublikowanych nigdy w Polsce. 3 z tych piosenek zaadoptował z kolei inny tekściarz, Andrzej Kuryło, na swoim jubileuszu. Tam bodajże jedno z nich śpiewał nawet Robert Janowski. Natomiast ta, która mi się najbardziej spodobała, na szczęście nikt się nią nie zaopiekował, co ja postanowiłem uczynić. Napisałem do niej tekst i teraz wreszcie mogę pracować nad nią, oczywiście u Arka Wiecha, bo Arek jest bardzo uniwersalny, jeśli chodzi o nagranie. Staramy się, żeby ta piosenka miała jak najwięcej takiego sznytu czerwono-gitarowskiego, bo ona jest taka typowo klęczonowsko, czerwono gitary, więc staramy się, żeby ona wybrzmiała jak najbardziej w takim kontekście. I dlatego ta piosenka jest ważna, bo jeśli robisz piosenkę, której autorem jest Krzysztof Klęczon, ty dopisujesz do niej tekst i ją śpiewasz, no to ona musi być ważna. No tak, i to na pewno trzeba i całe serce w nią włożyć i poświęcić sporo czasu, żeby naprawdę miała to coś. Już sam fakt, że ona tak długo dojrzewała do nagrania studyjnego, bo zdarzało mi się tę piosenkę grać już na koncertach różnych w formie akustycznej na przykład, natomiast teraz doczekała się właśnie wersji studyjnej, bo dzisiaj w sieci, jak nie ma takiej piosenki, którą można umieścić w sieci, to ta piosenka nie istnieje, taka jest prawda, więc utrwaliłem ją właśnie w taki sposób i to myślę, że jeśli nie zdążę do końca roku, to na pewno na początku przyszłego, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, może na święta, nie wiem, akurat tą jedną ostatnią piosenkę też uda się zrealizować już tak od początku do końca. Już tak kończąc, Arturze, ale jeszcze jedno pytanie, bo mnie to bardzo interesuje. Ty miałeś taki bardzo aktywny rok. Jak byś go podsumował tak muzycznie? Ile takich nowych utworów, kawałków udało się nagrać? Nie wiem, czy ty prowadzisz sobie taką statystykę, ale no, trochę pewnie tego się ukazało w tym roku. Statystykę nie, natomiast mam szufladę i w tej szufladzie jest naprawdę dużo utworów, które niektóre czekają tak naprawdę na swój moment. To nigdy nie wiadomo, kiedy ten moment nastąpi. Akurat w tym roku wróciłem do tych dwóch, o których wspominałem na początku. Krzysztof Klęczon od zawsze mnie fascynował, czerwone gitary, Seweryn Krajewski, Krzysztof Klęczon, więc też po prostu uważam, że już powinienem to nagrać, bo za chwilę ktoś to zrobi przede mną na przykład i lepiej
lepiej samemu sobie zrobić taką piosenkę, żeby było, że o, ten pierwszy jednak zrobił tak, a nie inaczej. I nowe piosenki też już gdzieś tam się przemycają, ale one też muszą dojrzeć do pewnego momentu, w którym o, to będzie dobry moment na to. Czy ta piosenka, o której wspomniałem przy okazji koncertu, który tu będzie, Lennonów Trzech, to jest piosenka, którą napisałem dobrych kilka lat temu, a odświeżyłem ją dla potrzeb festiwalu, na którym się dostałem. To też jest bardzo ciekawa historia, bo dostałem się na festiwal ze zgłoszenia. Tam było 200 zgłoszeń, a wybrali 10 piosenek. Oczywiście byłem największym weteranem na tym festiwalu, bo tam jednak młodzież dominowała, ale to też właśnie przyjemne, że oprócz takich nowoczesnych, zaaranżowanych przez młodych ludzi piosenek, znalazło się miejsce dla takiej oldschoolowej piosenki jak moja. I to też jednocześnie pretekst do tego, żeby tą piosenkę wreszcie zrealizować. Może na razie jeszcze ona na studyjną swoją wersję musi poczekać. Może będzie, bo jeszcze nie ma, jest zapis tego koncertu, tego festiwalu, który jeszcze się nie pokazał, ale pewnie się pokaże, więc na pewno za twoim pośrednictwem uda mi się o tym państwu opowiedzieć, więc no bardzo dobry rok, jak mówisz, bardzo dobry, bo czasami ludzie nagrywają jedną piosenkę przez rok i ją publikują, a ja tutaj raptem cztery, jeszcze mieliśmy piosenkę o 500-lecie Gumien, no to naprawdę bogato, na bogato. Na bogato, czyli ja rozumiem, że to nie koniec, że ta szuflada jest wypełniona tymi piosenkami i ty tak wyciągasz sobie co jakiś czas po prostu i albo je odświeżasz, albo po prostu je przygotowujesz, tworzysz na nowo. Dokładnie. Właśnie z tą piosenką Wpół do pierwszej już jest taka sytuacja, że słuchaj, wyście to zrobili świetnie, nagrajcie kolejne, bo przecież to nie jest tak, że myśmy śpiewali jedną piosenkę na koncercie. Myśmy mieli, ja tak jak policzyłem, to tak naprawdę na dwa albumy tych piosenek by się nazbierało, ale wiadomo, że to wszystko jest i kosztowne, i czasochłonne. Każdy ma swoje jakieś tam projekty i swoje zajęcia, więc nie zawsze idzie skumulować siły wszystkich wokół tego jednego projektu, a bardzo zależało mi na tym w przypadku tej piosenki, która już się ukazała, o której mówiliśmy na początku, żeby to była produkcja zespołowa, że to nie Artur Papierski, chociaż jestem autorem tej piosenki, ale żeby to była produkcja zespołowa i oczywiście chcemy więcej. No, to cieszy. No właśnie, my też chcemy więcej i życzę ci, żeby ten nowy rok równie był tak ciekawy jak ten, który się już kończy, jeżeli chodzi właśnie o te aranżacje, o te właśnie muzyczne produkcje. Tego sobie i państwu oczywiście życzę. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt, jakbyśmy się nie widzieli. No a tak, jeszcze koncert teraz 14 i 17, także to też myślę, że tu naszych widzów śmiało możemy zaprosić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję.